Filmik czasami staje się koniecznością, gdy urody monety nie udaje się nam jednoznacznie pokazać na zdjęciach. Czasami stosujemy go do jakichś monet wyjątkowych, żeby ogólnie je mówić czy opisać, natomiast grosik, który trzymam w ręku, sam pod względem rzadkości nie jest monetą wyjątkową. Jest rocznik 39, spotykany na rynku, ale wyjątkowe jest przepiękne, świeże lustro tej monety. Delikatnie stłumiony patynką, ale naprawdę blacha jest świetnej świeżości. Czyli moneta musiała prawie nie przebywać w obiegu i jednocześnie być wypita pewnie świeżym stemplem w miarę. Próbuję teraz tutaj to pokazać Państwu, żeby zobaczyć. Są takie momenty, jest chwila i przechodzi po prostu rewelacyjny połysk. Niestety coś nie tak chyba mamy z oświetleniem, bo zarówno na zdjęciach, jak i w filmiku ten połysk nie udaje się oddać jednoznacznie, a jest naprawdę super. Spróbuję to jeszcze troszeczkę pokręcić. O, proszę bardzo. Czasami widać, jak po prostu nagle się pojawia. O, teraz pięknie. Proszę zobaczyć, pięknie chodzi połysk. Lustro jest naprawdę wyśmienite na tej momencie. Generalnie, gdyby nie ten niewielki uszczerbek krążka, jego niepełność, na pewno egzemplarz nadający się do gradingu z nadzieją na dobrą notę. Jeszcze chwileczkę popatrzmy na urodę monety. Natomiast co nieco odmianie. Tutaj jest odmiana z orłem, który trzyma w lewym skrzydle miecz, co widać u góry. I w przypadku tego rocznika mamy jeszcze odmiany interpunkcyjne. Tutaj jest interpunkcja w postaci charakterystycznych małych kółeczek, co dobrze widać na tym filmiku, patrząc na dole między Civit a Elbing, widzimy ewidentnie, że jest to niezwykła kropka, ale po prostu małe kółeczko. Spróbuję tą monetą jeszcze troszeczkę pokręcić pod kątem światła w różnych miejscach. O, właśnie tu mi się teraz udało lepsze światło złapać, proszę zobaczyć to. Pięknie. Pięknie nam się egzemplarz mieni. Przewijamy. Połysk. To jeszcze zróbmy to samo z drugą stroną. Skoro akurat dobrze udało się zgrać kąty. A ta jest leciutko wygięta, bardzo delikatnie. Być może to sprawia, że na jednej stronie lepiej się to połysk prezentuje, na drugiej gorzej, ale też się udaje go tutaj, proszę bardzo, pokazać. Piękne tło. Godna uwagi ze względu właśnie na urodę. Na pewno będzie cieszyć oko. Polecamy.